На рыбы в каждютенький вольный день. На рыбы nad leniwą rzeczkę w cień. Zabieramy sprzęt i starkę, a na drzwiach wieszamy kartkę. Nie wracamy, aż we czwartek zapuszczamy się pod warkę. Na ryby, by zielony wdychać chłód. Na ryby, by odbiciem tykać wód. Jedną twarzą lyknąć z flaszy, drugą stoni w niebo patrzy. Na ryby. Wybaj pieniądze, zobacz, tak. Zobacz, co on tam ma. Nie będziemy krzyczeć. Na grzyby. Warwarów pełna. Na grzyby. Nie ma tego samego. Przed wyjazdem sprawdźmy gaz. Są ci, co są. Parę kropel, a na drzwiach widzieliśmy potem, że ruszyliśmy w sobotę, bo powzięliśmy ochotę. Na grzyby. Tu Borowik, a tam dzik. Nie wracałem się, nie? Nie przyjechał, spakowałem. Witam kolegów na ostatnich zawodach zaliczanych do Grand Prix w naszym kole. Dlaczego mówię ostatnich i zaliczanych? Ponieważ za tydzień są zawody otwarte na Przerębie pod patronatem naszego koła, ale każdy może startować. Także wpisowe 35 zł. Owszem, i rezerwacja jest tylko 25 osób może startować, bo tam więcej miejsc nie ma. W Przerębie na stawach hodowlanych. Zapisanych jest? Nie wiem, koło 20, ale tam jeszcze... A kto wygra, to pieniądze zbiera, tak? No mniej więcej tak to wyjdzie. Dlatego, że to na swoim rozrachunku jest, nie obciążamy żadnych funduszy koła, po prostu sami sobie organizujemy tylko pod patronatem naszego koła, żeby były punkty do współzawodnictwa w okręgu. Zawody pierwsze i ostatnie mamy w Przedworzu. Życzę wam, koledzy, miłej zabawy, dużych ryb. No i na tyle bym powiedział. Jeszcze jedno. Jest do rozlosowania nagroda niespodzianka. To jest tak, co na każdych zawodach czynimy. Lista obecności, lista zapisania. To jest tak od 1 do iluś tam, ale nie będziemy wybierać. Jest 25 osób, które startuje. 24. I będziemy z tych nazwisk po prostu... Numery stanowiska. Numery stanowisk dzisiaj będziemy losować, bo zawsze było według listy, dzisiaj musimy według stanowisk, dlatego że więcej się zapisało, ale nie dojechali. Trudno. Sędzią głównych naszych zawodów jest Andrzej Gnoiński, pomocnikiem Damian Kiełkowicz i każdy z was. Także mam prośbę, traktujmy to też jako zabawę. Andrzej. O wymiarach, o regułach. No co, zawody towarzyskie, spławikowe, jedna wędka. Obowiązują wymiary regulaminu amatorskiego połowu ryb, czyli okoń 15, płotka bez wymiaru, każde pozostałe z wymiarem. Komuś coś przypomnieć? No karp na stawach hodowlanych ma 30 cm, niestety. Leż jest bez wymiaru. Leż bez wymiaru. Krom bez wymiaru, musimy powiedzieć, bo tu są... Jaś 25, lin 25. A są? Amur. 70. O, i to właśnie mnie interesowało. Standard 50. Jedna sztuka na tydzień. Koledzy, mamy tu juniorów i opiekunowie przy juniorach niestety muszą być. Czyli opiekunowie są wyeliminowani. To znaczy tu tata jest, mamy tu w sumie trzech juniorów, to myślę, że jak... Adaś, a ty co? Adaś będzie startował, jedna osoba przy trzech juniorach. Brzegi są bezpieczne, także... Zaznajemy to, że opieka nad juniorami jest. Komunię miała. Zaczynamy nęcenie za nętą ciężką. O 9 rozpoczynamy zawody. Też będzie gwizdek? Też będzie gwizdek. Będzie za 5. Pierwsza będzie 5 minut do końca zawodów i o godzinie pierwszej kończymy zawody. A potem zapraszamy na kugla. Koledzy, teraz zapraszamy do losowania. Poczekaj, Andrzej. W kwestii formalnej, ponieważ mamy parę takich sygnałów. Po sygnale zaczynamy łapać. Nęcimy lub donęcamy za nętą ugniecioną w jednej ręce. Nie robić kul można, ale w jednej ręce. Bierzemy z miski tak, czyszczego jedną ręką i to jest wielkości przykładowo się mandarynki. Dobra. Nie róbmy, bo ja wiem, że starsi i młodsi i niech tego ukleją, później jedną ręką rzucają. Raz, że to przeszkadza sąsiadom, później jest to niezgodne z regulaminem. Później mamy takie, albo on tam nęcił, powinniście go zdyskwalifikować. 11. Jureczku. Ja już miałem. Dziękuję. To ty dziel. Ja za niego. Pinie. O. 14. Brawo, dyska prawie potyczki.
Mielewski Bartosz. Sadzamy dzieciaków osobno. Proszę mi się kiedyś. No wszyscy mi się, bo mi zasłania. Czołnowski Adam. Jak to? Zajebiście. Zajebiście. Panowie, w kwestii formalnej, bo o tym zapomniałem powiedzieć, jesteśmy na występach gościnnie. Nie robimy dymu. Chociaż tam jakieś śmieci są, posprzątajmy, bo będzie później zadyma, że myśmy to zostawili. To nie nasze są, ale nie będzie. Ale kosze są. Są kosze, wrócić do kosza i jest spokój, żebyśmy zostawili porządek po sobie. To tam, że będą wyjawić dzisiaj, czy nie? Panowie, zbieramy się w miarę szybko, bo 13.30.
oprócz jednego rumerka, który nie dotarł. Właśnie. Ale może z bałaganie się znajdzie. Rok się zaczął i rok się skończył. Jeszcze nie! Na zawodach. A jeszcze nie! Na zawodach rok się zakończył w naszym kole. Chciałbym podziękować za liczne uczestnictwo. Zapraszam na przyszły rok również do startu. Każdy niech przyprowadzi kolegę lub koleżankę. Koleżankę! Nie ma sprawy. Także nasze grono się powiększy i automatycznie w większej grupie większa zabawa. Prosiłbym sędziego i wiceprezesa. Czy ja mogę? Później. Nie, teraz. Dobra. Bo teraz. W imieniu szarych członków koła nie związku z tego, że nie zadano. Dziękujemy. Sędziego proszę o kopanie. W godzinnych zmaganiach pogoda nam dopisała. Pierwsze miejsce zajął kolega Jarek. Brawo! Jak on to zrobił? Nie wiem. Wędką. Udało się to, co? Ale to tylko ostatnie raz na roku. Wiadomo, wyniki mówią o. Wiceprezesa również do pomocy. Drugie miejsce kolega Rogulski. Tu jest pucharek, dyplom i taki mały upominek. Także dzięki. Trzecie miejsce Górski Robert 2400. Czwarte miejsce Damian Kielkowicz, Jarakunka. Nie! Dało się na was! Lipy nie ma, biała koszulka. Ale pije się z tego! Nie ma sprawy, również. Gratulujemy, zapraszamy tu do grona. Czy jest to jest? Piąte miejsce Borowiecki Marcin. Nie! Gratulujemy Marcinku, mniej nerwów, mniej nerwów, a wyniki same będą. I szóste miejsce, daj do zrobienia. Zapraszamy kolega Bartosza. Michała. Brawo! Taka mała nagroda, na zakupy zapraszamy, stań tu wśród tych seniorów, bo to seniorzy. Ci koledzy, którzy młodzi wybrali, ja poprosimy o wybranie dyplomu. Jakub i Michał Gawleńska, zapraszamy. Ja myślę, że... Panie, dzisiaj mam pana wasz naprzód. No nie, tu nic. Bardzo im tak. Gratulujemy. Gratuluję. Tam jest taki ptaszek. Zachęćmy młodych.